Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Okrasa Challenge, czyli odcinek, w którym prezentuję Wam wyjątkowe miejsca, smaczne potrawy, ale również bardzo ciekawych gości. I dzisiaj właśnie taki gość, ku inspiracji mógłbym rzec i przestroga chyba nawet dla młodych. Uwaga, młodzi! Uważajcie, czym się bawicie w dzieciństwie. Ja na przykład robiłem z tatą kiełbasy, jestem kucharzem, a ona bawiła się traktorami i jeździ traktorami. Magdalena Urbaniak, kobieta, piękna, młoda, zdolna i potrafi panować nad każdą mocą. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dasz się przejechać? Jak to się mówi ładnie, dasz się karnąć? Dam. Będziemy dzisiaj, moi drodzy, nie tylko jeździć, ale i gotować. Magda ma dla mnie przygotowany challenge. Masz? Mam. A ja mam dla niej. Będziemy poruszali się po regionach, od strony kulinarnej. Zdradźmy tylko ten challenge tak, żeby wszyscy wiedzieli, czy warto czekać. Challenge jest taki, że robimy slalom. Okej. Okay. Tym challenge'u nie będziemy robić, ale przejedziemy się tu na pewno. No to ruszamy, moi drodzy, coś wreszcie ugotować, ale zanim o tym, gdzie pojedziemy, muszę zaznaczyć, że jest tydzień regionalny w Lidlu i z tej okazji chcę Wam pokazać nie tylko geograficznie kawałek pięknej Polski, ale również kulinarnie. Zrobimy sobie dobrą jagnięcinkę. Lubisz? Lubię. A umiesz gotować? Nauczę się dzisiaj. Tak, na pewno. I Wy też się nauczycie. Jezu, czuję się w grze komputerowej. To jest naprawdę niezłe. Mamy tak ustawiony ciągnik, że nie musimy używać w ogóle tych pedałów, które mamy tutaj. Możemy wszystko robić joystickiem, więc... Którym joystickiem? Tym. Tym dużym. A ten mały jest od czego? Tego małego nie ruszamy. Nie ruszamy, dobra. Tego małego nie ruszamy. Tych przycisków też, żeby nie? Nie eksplodować. Tych nie. Przycisk który? Czyli ten? Dłoń na joysticku, przycisk w prawo i nic więcej nie musisz ruszać. I teraz joystick możesz... Do przodu i jedzie, tak? I teraz cofnij, lekko pociągnij do siebie. I okay. Jedziemy i możesz już kręcić kierownicą, ponieważ mimo, że mamy tutaj ponad 500 koni pod maską, to jak widzisz, prowadzi się ten ciągnik, wow, i teraz do przodu. Aha, i się joystickiem zatrzymuje, tak? Tak, zatrzymujesz się, i jeszcze raz daj. Do przodu, tak. Ta gałka też ci pomoże ewentualnie prowadzić, szybko jedziesz, powiem ci. Tak, bo ja, wiesz co, lubię szybko jeździć. Nie przejmuj się, slalomik zaliczymy. Dobrze, że to ty jesteś za sterami tego ciągnika, nie ja, tutaj... prędkości. Okej. Okay. Ktoś mówił, żebyśmy uważali na samochody, ale rozumiem, że nie musimy tego brać za poważnie. Tak, Karol, musimy przerwać. Dobra. I hamowanie do siebie, do tyłu dwa razy. Ale to już wiesz. No i teraz, moi drodzy, wyzwanie dla Magdy. Challenge twój będzie polegał na tym, byś przekonała mnie, byś przekonała tych, którzy nas oglądają, że kobiety na wsi mają moc i będą miały. Twoje zainteresowanie, no właśnie, skąd się wzięło? Jaka była historia? Mów mi szybko, a w międzyczasie wylej trochę oleju na patelnię, a ja będę... Gdzie jest moja deska? Chyba to jest ta, dobra. Ja wylewam, tak? Dobra. Tak, zainteresowanie tym rolnictwem czy traktorami? Zaczęło się z tej strony, że ja kompletnie nie wiedziałam, że będę miała do czynienia z rolnictwem, ponieważ zaczęłam pracę z firmą, żeby robić im komunikację, żeby pomóc im się tak... Z firmą rolniczą? Tak, i okazało się, że to jest firma rolnicza. Aha, czyli wcześniej nie wiedziałaś. Znaczy właściwie na początku nie wiedziałam, z kim będę pracować, potem dowiedziałam się, że to jest firma rolnicza i jako człowiek, który o traktorach i o rolnictwie nie ma zielonego pojęcia, aha, musiałam nagle zostać niemalże ekspertem w tej branży. I nie powiem, żeby na początku to było dla mnie super łatwe. Nie wiem, czy wy to obserwujecie, ale dla mnie to było oczywiście mocne zderzenie. Wybacz, no ale to widać, ale ja powiem. Młoda, ładna kobieta, jeździ traktorami, interesuje się rolnictwem. No gdzieś to rzeczywiście jest tak niewpasowane w dzisiejsze czasy. A ty się interesujesz rzeczami, które mi są bliskie sercu, ale nie wszystkim. Wiesz, myślę, że gdyby ludzie mieli więcej okazji i sposobności i źródeł, żeby dowiedzieć się, jak wygląda szczególnie polskie rolnictwo, mieszam, tak? Tak. To oni by się zainteresowali. To wcale nie byłoby coś, co byłoby tylko tematem dla, nie wiem, wybranych albo bezpośrednio zainteresowanych. Mhm. A kobiet w rolnictwie jest sporo, wiesz, ja w rolnictwie nie jestem bezpośrednio, ale uważam, że jest to dziedzina niesamowicie interesująca, a to, że nie wydaje się taka wszystkim, to jest kwestia tego, że po prostu jeszcze ten komunikat nie dotarł do wszystkich. Przekonaj ich, którzy nas oglądają, że to jest ten kierunek, że to ma sens. Jesteś w tym dobra. Znaczy, to jest temat bardzo... Trudny.
jest temat trudny, ale też z drugiej strony ciekawy i myślę, że nie trzeba od niego uciekać tylko dlatego, że jest tematem trudnym. Oczywiście mamy mnóstwo stereotypów na temat rolnictwa. Przede wszystkim wieś to fantastyczni ludzie, którzy na niej pracują. Tych, których ja poznałam, to są niesamowicie charyzmatyczni, zdolni, przedsiębiorczy ludzie, rolnicy i rolniczki. Tak. Więc to myślę, oni nadają ton temu, jak dzisiaj wygląda polska wieś. Ona się niesamowicie szybko rozwija. Być może jeszcze nie jesteśmy takim rynkiem jak rynki europejskie zachodnie. Tak. Ale my tam zmierzamy w bardzo, uważam, szybkim tempie i naprawdę mamy się już dzisiaj czym pochwalić. Zarówno jeżeli chodzi o kuchnię, jak i to po prostu, jak funkcjonuje nasza polska wieś. I to, co się tam dzieje, jest naprawdę bardzo ciekawe. A mimo, że my się wszyscy wywodzimy ze wsi, tak, to bardzo mało nie wiemy. Bardzo mało nie wiemy, ale ja się podpisuję obydwiema rączkami pod tym, co powiedziała Magda przed chwilą. Ludzie robią różnicę. I jeżeli gdziekolwiek pojedziemy na wieś, to ten synonim powiedzenia, czym chata bogata, jest tak wypełniany od deski do deski, że ja się czuję tak, jakbym był u siebie w domu, tak jakbym był u babci w domu, gdziekolwiek pojadę, bo takie są zasady i już. Tak, wiesz, mnie do rolnictwa z jednej strony przekonał widok z zewnątrz i wewnątrz maszyn rolniczych, które miałam okazję... Przypalać się. Dobra, już działam. Ale bardzo szybko się to robi, wiesz, tak nie wiedziałam, jak to się będzie zachowywało, ale tak... Ja wszystko robię szybko. Widziałeś, a zresztą nie widzieliście, ale zobaczycie na samym końcu, jak szybko jeżdżę. Jak się ten sprzęt nazywa? To jest ładowarka teleskopowa. Ładowarką teleskopową. Zostańcie do końca, musicie to zobaczyć, naprawdę. Jestem naprawdę szybki, jeśli chodzi o ładowarkę teleskopową. No naprawdę, jak tatuś pojeździ ładowarką teleskopową. Dobra, zanim się przypali, bo zamieszaj jeszcze, proszę. Okay. Ja szybciutko troszkę soli do jagnięciny mielonej, którą tutaj mam, którą możecie w tej formie kupić. Jeden z najprzyjemniejszych elementów, ponieważ tłuszcz jest tutaj. A w jagnięcinie najważniejszy jest tłuszczyk. Bo tak? No jasne. Królowo, to pięknie pachnie. Okej, wiesz, no dowiaduję się od ciebie. Każdy się od czegoś uczy. Tak, to teraz się nauczę, jak doprawić i was jagnięcinę. Mm-hmm. Po kolei przyprawy. Papryka słodka i ostra, jakbyś mogła mi podać. Bardzo cię proszę. Proszę. To ja dodam słodką, a ty ostro. Nie wiem, czy ty lubisz ostre potrawy, czy nie, czy jadasz, czy nie. Wolę troszkę łagodniejsze. To według uznania, syp. To już jest dużo? To jest... Tak? Dopasowane do koloru twojej kurtki. Okej. Okay. I na pewno ale takie... zjemy? Zjemy. Okej. Okay. Wydaje mi się, że zjemy. Tylko, że poza kadrowo troszkę wysypię. O. Papryki obydwie dodane, zamieszane. Teraz już, droga Magdo, bo ja mam zajęte ręce. Jakbyś mogła wsypać... Mm-hmm. Młoda kapusta, wiosenny gulasz, taki polowy gulasz, więc młoda kapusta pokrojona w grubą kostkę. Dodajemy do cebulki. Czy ja dodaję wszystko? Tak, żeby nie wysypywało się z patelni. To by było najlepiej, bo szkoda. Niesparzona w ogóle, surowa, jak ją Pan Bóg stworzył, chrupiąca. A, i właśnie, żeby chrupiąca została i to jest klucz do sukcesu. Ale żeby jednak szybko danie się zrobiło, to też dodamy magiczny składnik, który mam tutaj. Woda. Ale najlepiej od razu do patelni, a nie obok. I teraz, kochani, kapustka się uparuje przez chwilę. Dalej będzie chrupiąca, dalej będzie soczysta, ale nieco zmięknie i nabierze ładnego, soczyście zielonego koloru. Przynajmniej jest taka nadzieja. Wracamy do przypraw. Co tam jeszcze masz? Pieprz, poproszę. Z pieprzem uważaj, bo jest ostry. Ja mam znowu? Tak. Wszystkie ostre przyprawy dodajesz ty. Po tej papryce... Widzę, jak ci drży ręka. Dobra, wystarczy. Cudownie. Jest okej. Okay. I teraz dwie rzeczy. Kolendra w ziarnach. Bardzo lubię. W ziarnach czy świeżą? Bardzo lubię świeżą, ale myślę, że tą zmieloną będę lubiła też. Myślę, że tak, bo nie wolno zamykać się na smaczki, trzeba być otwartym. Kolendra, mniej więcej jedna łyżka i taka sama łyżka, ja wiem, że to dużo, ale płaska, zmielonych ziaren kminku. Kminek do kapusty i kminek do jagnięciny, to wypisz, wymaluj. Też takie przyprawy, nie wiem, czy wiesz, ale z twoich regionów, z lubuskiego. Tak? Tak, okay. Kmineczek do mięska, kmineczek do gołąbków z winorośli, daj Panie Boże. Więc ja bym chciał, żebyś ty to teraz wymieszała, jeżeli pozwolisz, dobra? Jasne. A ja się zajmę zamieszaniem owej kapustki. No i wracamy do opowieści. Dobrze. O tej wspaniałej wsi. Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić, żeby wszyscy tę wieś pokochali, albo inaczej? No bo wydaje mi się, że kochają dzisiaj Polacy już polską wieś. Chętnie na nią jeździmy. Wiesz co, jeździmy na nią coraz częściej. Rzeczywiście gospodarstwa agroturystyczne przeżywają
regionalnie oblężenie, co dla mnie jest super sygnałem, bo my tak naprawdę potrzebujemy tej przyrody cały czas, tylko potrzebowaliśmy sobie to uświadomić. Przede wszystkim musimy być otwarci, przede wszystkim musimy chcieć poznać polską wieś, bo jeżeli my będziemy zamknięci i przekonani, że na polskiej wsi kończy się świat, no to... No nie, no to jest też taki stereotyp, ale on pokutuje niestety do dzisiaj, że to jest taki zawsze koniec świata, a to co powiedziałaś, to są dzisiaj już tak naprawdę przyjemne bardzo często przedsiębiorstwa z tym poszanowaniem natury, bo tam wszyscy dbają o to, gdzie pracują. Tak, wiesz, myślę, że też taka kwestia coraz szybciej rozwijającego się rolnictwa zrównoważonego z jednej strony zwiększa efektywność swoich prac i swoich plonów, a z drugiej strony szanuje ziemię tak, żeby i dla nas teraz coś zostało i dla nas w przyszłości, więc to myślę, że jest kolejny stereotyp, że rzeczywiście rolnicy to tylko eksploatatorzy bez szacunku. Rolnicy jak nikt, uważam, szanują ziemię, po prostu bo z niej żyją, więc nie mają wyjścia. Rola kobiet. Jak ty ją dzisiaj postrzegasz? Jak ty ją widzisz? Jeździsz, obserwujesz, odwiedzasz gospodarstwa różne. Złammy ten stereotyp albo nakreślmy jakieś piękne barwy tego rolnictwa właśnie przez pryzmat kobiet. Jest nawet taki jeden raport, który całkiem niedawno wyszedł, mówiący o tym, że decyzje te kluczowe w gospodarstwie, właściwie wszystkie, podejmują właśnie kobiety. Czyli to, co się wydawało wielu ludziom, czyli to, że kobieta jest gdzieś tylko wsparciem dla tego gospodarza, który o wszystkim decyduje, okazuje się, że tak już nie jest, że to kobiety są tym organem, który decyduje i podejmuje na koniec dnia kluczowe decyzje. Drugie, mają wiedzę, nie boją się też podejmować, no słuchaj, rolnictwo wymaga codziennie podejmowania kilkunastu, kilkudziesięciu decyzji, które będą miały ogromny wpływ na to, jak będzie gospodarstwo funkcjonowało, więc to jest taka odpowiedzialność, którą trzeba brać na siebie dosłownie codziennie. Ale jest jednak jeden problem. Jaki? To się samo nie wymiesza. To jest wymieszane? No tak jest zabełtane, ale od wymieszania to daleko. To będą klopsiki, będą jak się wymiesza. Żartuję trochę, ale to musi być naprawdę dobrze wymieszane. Musisz tak, wiesz... Nie żałuj, siostrzyczko. Kapusta, zobaczcie, zmiękła, troszkę zwiotczała i dobrze. I teraz ten sam kminek, który poszedł do środka, dodajemy. Ta sama kolendra, nieco bardziej ograniczonej ilości niż tutaj, ale dodajemy. Troszeczkę soli dodajemy. Kiedy woda wreszcie odparowała, dodajemy, droga Magdo, no musisz sobie poradzić, no w kuchni nie jest lekko. Zobacz, jaką ja mam robotę. To nie jest tak jak w rolnictwie, że wsiadasz w elegancki traktor i jedziesz z klimatyzacją, okay, z radiem i joystickiem. Patrz, to odstaw, daj mi pomidory, poproszę. Dobrze. Jak u dziadka. Przypala się to, tak, więc czym prędzej dodaję tutaj pomidory. Najlepszy jest przecier pomidorowy albo pomidory pelati. Spójrzcie, jak to wygląda. Ja to muszę zdjąć, by się nie przypalało i zamieszać. O! Mieszamy pomidorki. Masełko, droga Magdo, masełko jest w skrzyneczce, bowiem z pomidorów, odrobiny wody, która tam powstała, trzeba zrobić sos. A najlepszy do tego jest tłuszcz, masło. I to jest to, co bardzo lubię, czyli masło, pomidory, przyprawy i w zasadzie nic więcej. Ale wiesz co, ale to jest... Zobacz, jest przyjemnie? Jest bardzo przyjemnie. Puszcza notecka za nami. Warta sobie pięknie, leniwie płynie. Teraz czekaj, bo ja muszę to oddzielić jedno od drugiego. To mogę odstawić gdziekolwiek? Tak, tylko poczekaj, że żartowałem z tymi 225 gramami. Połowę tego poproszę. Okej. Okay. Dwie łyżki takie, nazwijmy to. To wszystko zależy oczywiście od ilości płynu, ale już teraz, kiedy pomidorki też troszkę odparowały. Ależ kolenderka pachnie, jest świeżo, jest aromatycznie. Mogę już wrzucać? Tak, dawaj. Zamieszam to tak, żeby poszło na dół. I teraz do ciebie decyzja. Chciałbym, żebyś zdecydowała, czy dodajemy koper, nudną klasykę, czy dodajemy miętę, coś, na co bym się ja nie zdecydował, ale być może pójdę za jej głosem, czy kolendrę, która moim zdaniem pasuje to wybitnie, ale wtedy to będzie moja decyzja, a nie twoja. Mięta. Chcę miętę. Słuchaj, wziąłeś ją jako jedną z opcji, więc tak, rozumiem, że nie zepsujemy tym potrawy. Ale jeżeli na tym polega podejmowanie tych strategicznych, kluczowych decyzji, coś w tym jest. Ja od razu się przyznaję do tego, że
Kluczowe decyzje u mnie w domu, w małym gospodarstwie domowym, podejmuje moja żona. Jak ja bym miał podjąć decyzję o mięcie, nigdy bym tego nie zrobił, ponieważ wiem, że to będzie niedobre. Ale z drugiej strony, mięta pasuje do jagnięciny. I to jest fakt. I to jest fakt. Do jagnięciny pasuje doskonale mięta. Więc posiekaj ją jeszcze drobniej i dodamy do mięsa. A tu damy kolendrę. Wiem, że pasuje do jagnięciny, bo jak zamówiłam hamburgery z jagnięciną, to dają miętę do tego. To... Czy już jest drobno? Tak, dawaj do środka. Całość? Tak, jedziemy. Cyk. To teraz już ja wymieszam, a ciebie poproszę, żebyś tam wsypała fasolę, którą mam całości? W puszce już odcedzoną. Sprawdzian. Zgadzasz się? Zgadzasz się? Zgadzasz. Dobrze, zgadzasz? Dobrze. Na pewno? Puścimy nie, to. Nie wiem, czy na pewno, ale się zgadzam. Trzy rzeczy, których używam namiętnie gotując zawsze, możesz wymienić tylko jedną. Jak nie oglądałeś żadnego programu, to na pewno tego nie puścimy. Oglądałam. Możesz strzelać. Możesz strzelać, puścimy odpowiedź, która się wstrzeli. Limonka. No. Zarejestrowałeś? A mówiłem ci, że ogląda? Mówiłem ci, że ogląda, tylko tak mówi? Limonka. Tak, dźwignij proszę limoneczkę w dłoń swą i czym prędzej tarką otrzyj 1/3 skórki z niej prosto do gulaszu. Prosto, dobra. Przydałoby się troszkę miodu albo cukru, jakbyście mieli na podorędziu, ale to wszystko zależy od tak zwanego pomidorka, czy też przecieru, czy jest bardzo słodki, czy bardzo kwaśny, ale ponieważ ja mam ten cukier gdzieś, to zaraz z nim przyjdę. Mogę cię zostawić na sekundę? Myślę, że sobie poradzę, no. Uważaj, bo to były dziki ostatnio. Ile miało tego być? Już! Okej. Okay. Jakby był miodzik, byłoby cudownie. Muszę jednak oddać tobie tutaj cześć i chwałę. W końcu gotujemy razem, więc jakbyś mogła tej mięty, naprawdę. Pokroić? Jasne, trzymaj. Jeżeli się zgodzisz, to troszkę chociaż kolendry, co? Taka kapustka, która naprawdę robi się w kilka minut. Zobaczcie, zanurzona w sosie. Adaś, ty to pokazujesz, jak ona jest w sosie? No właśnie, do tej kamery się zwracam, dziękuję. To na patelenkę, hyc. Ponieważ ona tutaj pływa delikatnym takim sosiku. I teraz idealny jest ogień, bo ona mruga, czyli tak jak rosołek się zachowuje. Idealne jest do tego, by dodać troszkę jeszcze przypraw. To musi pachnieć, to musi być mocne. Dobra. Dodajmy teraz zioła, poproszę. Tak rozsyp je filmowo. Mam nadzieję, że rozsypuję to wystarczająco filmowo. Bardzo ładnie. Mięsko, poproszę. I teraz, kiedy ten gulasz tak pyka, jak Adaś go pokazuje i wy, mam nadzieję, czujecie już ten aromat przez ekran telewizora, małe kawałeczki dobrze wytablerowanego, wymieszanego mięsa jagnięcego rozkładam na powierzchni. One się mają tylko uparować. Nie mieszamy tego. Powoli szykujemy się na mój challenge, widzę, który przede mną. Challenge będzie wymagał zarówno siły, jak i precyzji, więc myślę, że to, co pokazałeś teraz, daje podstawy, żeby myśleć, że dasz sobie radę. Dyplomatycznie. Daje podstawy, żeby myśleć, że dasz sobie radę. Ja studiowałam dyplomację, wiesz? To słychać. Cyk. No nabrało zupełnie, wiesz, innego wymiaru teraz. Pulpety, jagnięce, a w zasadzie taki polowy gulasz z młodej kapusty i jagnięciny. Jagnięciny, która teraz podczas tego gotowania, krótkiego i więcej nie trzeba, oddała mnóstwo aromatu do środka. Więc żeby poczuć jagnięcinę, a nie tylko dym, który nas gryzie w oczy, musimy dziabnąć delikatnie od spodu. Bardzo aromatyczne. Ale to dobrze czy źle? Nie, super. Naprawdę ta moja mięta zrobiła tutaj niesamowitą robotę. Czyli wiecie, o co chodzi? To nie chodzi tylko o to, żeby dodać, zdecydować, ale żeby przekonać później wszystkich, co kobiety robią wybitnie, że to ma sens i to miało sens. Ja mam tak w domu i to absolutnie szanuję. Ale tak szczerze, smakuje ci czy nie? Wiesz co, to jest bardzo fajna dla mnie nowa mieszanka smaków. Bardzo mi smakuje. No czy to są w ogóle moje smaki? I to jest ten moment w programie najtrudniejszy zawsze dla mnie, no bo co ma powiedzieć gość? Przecież jak powie, że niedobre, to nie puścimy. Ale ja bym ci powiedziała, jakby było niedobre. Ale my byśmy tego nie puścili. Okej, okay. To ty mów, a ja będę dalej próbować, czy z tej strony też jest takie smaczne. Więc jeżeli wam się podoba przepis, to możecie go powtórzyć. Sprawdźcie i przekonajcie się na własnej skórze, czy to jest naprawdę dobre. A my teraz udajemy się za chwilę po zjedzeniu na challenge, tak? Na challenge. I będę ja musiał go zaliczyć. Nie, naprawdę dobre, wiesz, to zupełnie szczerze dobre. I to puścimy. I to właśnie puścimy. No to jedziemy. Uwaga, 3, 2, 1, start! Wow!
Radio. Nie chciałbym tu czegoś urwać. Pamiętaj, 5 sekund za każdy pachołek, ale idzie ci nieźle. I uwaga, stop! 31,4. I kto jest mistrzem? Przyznaj się, trenowałeś wcześniej. Nie, naprawdę się. Znaczy, wiesz, uprzedzałem, że ja się wychowałem na wsi i mieszkałem w PGR-ze, więc... Okej. Och. No niemniej, słuchaj, gratuluję, bo naprawdę poprawiłeś swój czas. Zaliczone? Zaliczone, słuchaj, no nie ma wyjścia za bardzo, więc gratulacje. Poszło ci super. Moi drodzy, pamiętajcie, że takie rzeczy tylko na kanale Kuchni Lidla. Subskrybujcie, polajkujcie, dajcie jakiś komentarz. Może być nawet pochwalny w kontekście tego, jak cudownie potrafię okiełznać maszynę. Jaki jestem skromny przy okazji. Też możecie to skomentować. Magdalena była moim i Państwa gościem, która, jeszcze raz podkreślam, bawiła się od dziecka traktorami. Uważajcie, czym się bawicie albo co dajecie dzieciom. Prawda? Zdecydowanie. Przychylam się.